Stasiu! No halo, Stasiu! O! Witaj, Mieciu, witaj! Jak to Niemcy mawiają, zdrasuj cię! No witaj! Ale coś ty taki zamyślony! A tak, wiesz, tak sobie myślałem, co by było, gdybyśmy dalej pod zaborami mieszkali. A, no racja! No było coś takiego. Ale to chyba było rozbicie dzielnicowe. Nie, Stasiu, ty mylisz z tą reformacją. Ty nigdy tam z tej geografii nie byłeś dobry. Ja tak myślę, żebym sobie poradził z zaborcą. Jak gostyniacy kiedyś. No racja. No tak. Ale mamy się z czego cieszyć. Bo teraz mamy wybitnego białego orła. A nie czarnego. No. A ty w ogóle wiesz, co się z tym czarnym orłem działo w czasie zaborów? Nie. No, to weź posłuchaj. W pierwszym odcinku Spotkań z przeszłością powiedzieliśmy wam, że Gostyń jest naprawdę dziwnym miastem, czego dzisiejszy odcinek jest doskonałym przykładem. W czasach zaborów wszędzie pojawiały się protesty, powstania, zrywy narodowe. Jednak nigdzie indziej nie przychodziły do głowy takie pomysły, jak mieszkańcom naszego miasta. Co to za pomysły? Dowiecie się o tym już dzisiaj. Zapraszam was na kolejne spotkanie z przeszłością. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Gostyń znalazł się pod panowaniem pruskim. Walka z germanizacją tych terenów miała wiele aspektów. Dość dobrze znana jest rola kasyna gostyńskiego, które bazowało na pracy organicznej. Walka z zaborcą przybierała również inne formy. Gostynian nigdy nie mogło zabraknąć przy żadnym wydarzeniu, które miało miejsce w Gostyniu. Podobnie było w przypadku Powstania Styczniowego, w którym około 61 mieszkańców naszego powiatu wzięło udział. Jednak nie to wydarzenie rozsławiło Gostyń. W 1864 roku jeden z najwybitniejszych dowódców zrywu narodowego, generał Michał Heidenreich, pseudonim Kruk, który walczył w bitwach pod Kanią Wolą, Krusiliną i Żyżynem, ukrył się w Chociszewie pod nazwiskiem Hauser. Wkrótce jednak został aresztowany i przywieziony na gostyński posterunek. Władze pruskie nie potrafiły jednak udowodnić mu, że posługuje się fałszywym paszportem. Postanowiły więc odstawić go 11 marca 1864 roku do Poznania. Gostyńscy patrioci postanowili uwolnić generała, który powiadomiony o planach nagle zachorował, aby odwlec termin transportu do Poznania. Wtajemniczony lekarz żydowskiego pochodzenia, dr Wachtel, zalecił więźniowi wiosenne spacery dla zdrowia. I właśnie podczas jednej takiej przechadzki 14 marca koło oberży klasztornej został uprowadzony. Jak podaje relacja, zatrzymuje się obok niego jakaś bryczka parokonna. Dwóch panów zeskakuje, z których jeden sadza więźnia na swoim miejscu, drugi przytrzymuje żołnierza herkulesową dłonią i broń mu odbiera. Jak podaje inna relacja oparta na wspomnieniach, a spisana w okresie międzywojennym przez Władysława Stachowskiego, Hipolit Gryczyński oraz urzędnik z Czajkowa Jadomski oczekiwali na spacerującego więźnia ukryci w rowie. Bryczka czekała na zapleczu oberży. Żołnierza unieszkodliwiono rzucając mu w oczy tabakę lub piasek, a generała Kruka uratowano. Prawdopodobnie w napadzie brali jeszcze udział Hipolit Dabiński oraz krawiec Wielamowski, a w przygotowaniach pomagali oprócz doktora Wachtela Bronikowski z Belęcina i gostyński wikariusz Włodzimierz Krzyżanowski. W każdym razie generała Michała Heidenreicha nie odnaleziono, a na Gostyń tradycyjnie zresztą spadły liczne represje. Wkrótce również aresztowano sprawców zdarzenia, którym nie udowodniono winy.
Co prawda żołnierz, który pilnował generała Kruka, zeznał, że podczas uprowadzenia ugryzł jednego z nich. Ofiarą zębów żołnierza okazał się Gryczyński, którego w obronę wziął Niemiec Franke, który zeznał, że Gryczyński zranił się przy naprawianiu płotu. Więźniów zwolniono z aresztu, jednak warunki, jakie tam panowały, dały znać o sobie, bo jeden z nich zmarł kilka dni później. Udział mieszkańców naszego powiatu w powstaniu styczniowym i brawurowe uwolnienie generała Kruka to nie jedyna oznaka patriotyzmu. Zaangażowanie mieszkańców Gostynia w sprawy narodowe dało znać o sobie już 3 lata wcześniej. Młodzi gostynianie ze szczególną niechęcią odnosili się do wizerunku widniejącego na budynku deputacji sądowej symbolu pruskiej okupacji Czarnego Orła. Przeciwko temu wizerunkowi zawiązali spisek. To zdarzenie opisuje raport Kribera. Doniesienie o zasmarowaniu pruskiego orła na budynku tutejszej królewskiej powiatowej deputacji sądowej czerwoną farbą i zanieczyszczenie zewnętrznych drzwi i orła przy tutejszym domu magistrackim, kałem ludzkim. Plan profanacji godła państwowego powstał podczas spotkań w gostyńskim browarze. Józef Kiszwalter stał na czatach, kiedy pozostała czwórka robiła to, co do nich należało. Panowie, musimy jakoś walczyć z zaborcą. Wiecie co? Ja mam czerwoną farbę. To coś z tym może być. To co? Chodźmy teraz! Teraz nie. Dlaczego? Srać mi się chce! No i co z tego? To nie jest głupie. Proszę. No ja popilnuję. Dobra. Jak widać, farby zabrakło, a sprawców zdarzenia nigdy nie odnaleziono. Warto jednak wymienić nazwiska 5 śmiałków. Piwowar Jan Borowicz, bednarz Walenty Borowicz, Walenty Klubś, Józef Kiszwalter i Koprowiak. Akcja była na tyle skuteczna, że w 1863 roku orzeł nadal nie wisiał na budynku magistratu, co zauważył zgorszony tym faktem pruski oficer. Wyjaśniono mu, że taki stan już istnieje. Dłuższym czasem, ponieważ zanieczyszczono go kałem. Z jednej strony Niemcy nie wieszali orła, ponieważ został zhańbiony przez Polaków. Ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, został nieźle uświniony i śmierdział gównem. Nein! Nein! Scheiße! Germanizacja miała na celu zniszczenie polskości, a szczególną rolę w tym zadaniu odgrywało szkolnictwo. Język polski zachował się jedynie na lekcjach religii, ale i ten przywilej zniesiono w 1901 roku. Nie oszukujmy się, jesteśmy takim narodem, że gdy ktoś nam czegoś zabrania, to my i tak to zrobimy. Ale kiedy ktoś nam zabiera coś takiego jak wolność czy religię, a tym bardziej każe jej się uczyć w języku obcym, to nie ma lekkiego życia. W kwietniu 1901 roku w sali Bractwa Kurkowego odbyło się zebranie w sprawie nauczania religii w języku polskim. Rodzice zdecydowali, że nie pozwolą swoim dzieciom uczyć się tego przedmiotu w języku obcym i nie kupią podręczników do tego przedmiotu. Władze pruskie jednak przewidziały takie zachowanie i rozdały katechizmy za darmo. Tutaj jednak odezwała się hardość i duma narodowa Polaków, gdyż na pierwszej lekcji postanowiono zwrócić wszystkie niemieckie podręczniki do religii. W swoich wspomnieniach o strajku Mieczysław Hejnowicz pisze o tym tak. Gdy nauczyciel wszedł do klasy, powstał szum i 3 stosy książek ułożyliśmy na katedrze. Od tej pory zaczęły się szykany i prześladowania nas wszystkich przez nauczycieli i władze szkolne. Hejnowicz! Nie denerwuj mnie! A idź pan z tyłu. Szczególnym okrucieństwem wyróżniała się nauczycielka Grabsz oraz nauczyciel religii Adolf Schiller. Kierownik szkoły Adam Schmidt traktowany był przez uczniów jako wyrozumiały i umiarkowany. Warto tutaj przytoczyć wspomnienie Mieczysława Hejnowicza.
Każda lekcja religii zaczynała się stale w ten sam sposób, że nauczyciel Schiller, wchodząc do klasy, krzyczał. Hej, robisz? Was so was gelernt? Nein. Warum nicht? Mutter lässt mich nicht. Raus! Kramer! Was du hast gelernt? Nein. Warum nicht? Warte, lässt mich nicht. Raus! Stosowano także kary pisemne. W ramach pracy domowej zmuszono uczniów, aby napisali 400 lub 600 razy Du sollst in der Schule Religion lernen, czyli ty musisz uczyć się w szkole religii. Strajkujących uczniów po skończonej nauce czekała tak zwana koza. To są najbardziej oryginalne formy walk z zaborcą, jakie miały miejsce w Gostyniu. Jednak czy jedyne? Niekoniecznie. Kilka lat później wybuchały kolejne strajki szkolne, doszło do aresztowania księdza, co jakby się mogło wydawać nie było takie proste i wypowiedzenia walki przez władze pruskie mieszkańcom Gostynia Starego. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek i chcecie dowiedzieć się więcej o historii naszego miasta, zostańcie z nami. Oglądajcie i subskrybujcie kanał Spotkań z Przeszłością. Następny odcinek już wkrótce. Gdzieś ty był? Z zaborcą walczyłem. I tak to właśnie było.